Właśnie spotkałam się z Kasią Soją. Dzisiaj mamy babski dzień. Powiem wam, że dawno to planowałyśmy w sumie, nie? Tak. Dawno planowałyśmy, dawno się umawiałyśmy i fajnie, że udało nam się wyrwać. Poszłyśmy sobie na masaż, słuchajcie. Najpierw Kasia mi w ogóle przygotowała super śniadanko, lunch, nie wiem jak to nazwać. Jedzonko w każdym razie. Spotkałyśmy się, a później poszłyśmy na masaż do Thai Bali Spa na tyłach Nowego Światu. Polecamy wam to miejsce, bo naprawdę fajnie jesteśmy wymasowane. Bardzo, ja mnie kości strzelały. Ja też, ja słyszałam, że nam obu kości strzelały. Ja w ogóle czuję teraz taki chill. Ja nie wiem, co to się stało, ale tam grała taka spokojna muzyka i tak było, i taki zapach i mam wrażenie, że tak odleciałam zupełnie. Tak, totalnie. A ty na masażu wyłączasz myśli, czy nie udaje ci nigdy wyłączyć myśli? To zależy. Jak właśnie mam ten lęk, jak te dziewczyny chodzą normalnie po was, no, to w takich momentach na przykład trochę się boję. Zwłaszcza jak, tak jak ci mówiłam, naciskają w tym miejscu plecy, gdzie są płuca. Tak, mam wrażenie, to że jest wrażenie duszności tak. I ja wtedy mam takie... No to wtedy rzeczywiście czuję się średnio, ale tak, to generalnie jak rozmasowywały mięśnie, łydki, o Jezu, stopy, uwielbiam stopy, masaż tak. Stóp. Ja lubię rąk, o Jezu, dłoni. Też. Nie wiem, co jest magicznego w masażu dłoni, ale to sprawia, że ja po prostu, nie wiem, emocje mi puszczają. Nie wiem, dlaczego tak jest. Tutaj są jakieś punkty. Pewnie jak siedzicie w tym, to wiecie. No i właśnie spędziłyśmy za miłą godzinkę leżąc, jak byłyśmy masowane. Jak wołowinka. Tak, tak. Czujemy się jak, czekajcie, schab bez kości. Dobra, no. Włosy dopiero umyłam, a tu olejki pewnie. No mamy też potargane te włosy. Tak, strasznie, słuchajcie, w ogóle była piękna pogoda, rano zerwał się trochę deszcz i właśnie Kasi powiedziałam, że w prognozach jest to, że za kilka dni ma znowu spaść śnieg, gdzie już ja chodzę na przykład bez rajstop i w ogóle śmigam dziś w sukieneczce i czuję się, super, w końcu możemy się wywiośnić, a tutaj za oknem. Słuchajcie, w planach jest nagrywanie car vloga, będziemy teraz nagrywały car vloga na fajny temat, trochę o pewności siebie, trochę o zakazach, nakazach, co wypada, co nie wypada. Myślę, że będzie naprawdę fantastyczny. Postaram się go wpuścić w niedzielę na kanał. Jak nie, to będzie w przyszłym tygodniu, ale myślę, że do niedzieli zdążymy z edycją i pogadamy sobie i też zadałam wam pytania na Insta. Słuchajcie, ja właśnie nagrywam, powiem wam, że cały tydzień jestem zła, bo cały tydzień nagrałam jeden film. Sąsiedzi robią bardzo głośny remont i dzisiaj też trochę stukali, więc poprosiliśmy, żeby już dzisiaj byli ciszej, bo... Niestety, ale muszę coś nagrać, muszę nagrać. Słuchajcie, nagrywam wielkie, mierzymy na przyszły tydzień, na przyszły weekend jeszcze. Dzisiaj mi to zajmie jeszcze 2 godzinki, także make-up dzisiaj taki zielony. Pomyślałam, że wiosenny sobie zrobię. Podoba mi się ten make-up. Włosy spiąłam do mierzymy, żeby mi nie przeszkadzały. No, także nagrałam sobie dzisiaj test podkładu, nagrałam sobie dzisiaj powrót do przeszłości, taką fajną serię, którą kiedyś nagrywałam u mnie na kanale. Myślę, że wam się spodoba, bo całkiem ciekawy odcinek. No i teraz idę nagrywać wielkie mierzymy, będzie bardzo dużo ciuchów. Nie. Najpierw chciałabym, żebyś przeczytała jeden komentarz, który trzeba docenić. Okay. Chciałabym napisać wam coś bardzo ważnego. Jesteście dla mnie inspiracją dorosłego życia. Oczywiście wiem, że nie pokazujecie na vlogach waszych gorszych dni, aczkolwiek wzoruję się na was, pokazujecie, że ciężka praca ciężką pracą można wiele osiągnąć. Poszłam na studia, aby się dokształcić. W wieku 18 lat musiałam się usamodzielić, nie z mojego wyboru. Straciłam mamę, która mnie utrzymywała. Musiałam ułożyć sobie życie od nowa jako pani domu. Było strasznie ciężko, a ukojenie znalazłam w waszych vlogach. Dzięki wam zrozumiałam, że muszę żyć dalej, bo tego chciałaby moja mama. Teraz myślę o kupnie własnego mieszkania, myślę o spełnianiu marzeń. Jesteście naprawdę wspaniali. Dziękuję, że jesteście na YouTube w czasach, kiedy jest pełno głupot i bezwartościowych treści. Nadal brakuje mi kogoś, kogo mogę się spytać, jak coś robić, jak wypełnić dany dokument, czy załatwić sprawę urzędową, ale powoli się tego uczę. Dzięki za ten komentarz, miał bardzo dużo kciuków w górę. Tak. My też go oczywiście nagrodzimy. Dzięki, że doceniasz nasz tutaj kawałek życia na YouTubie, tak jak powiedziałaś, to jest tylko fragment. Oczywiście zdaję sobie sprawę, że jesteśmy inspiracją dla niektórych osób i staramy się, żeby te treści nie były tylko głupie i bezwartościowe, żeby pokazywać wam rzeczy, którymi się możecie zainspirować. Myślę, że to co powiedziałaś na końcu, że te sprawy urzędowe to jest najgorsza rzecz w dorosłości, że trzeba ogarniać podatki, że trzeba ogarniać opłaty, że nikt nas tego za bardzo nie uczy, szkoła nas do tego nie przygotowuje i takie zdarzenie z dorosłością to jest faktycznie coś, co ja nawet do dzisiaj mam w wieku, wiesz, 30 kilku lat, nadal się zastanawiam nad niektórymi rzeczami i muszę szukać pomocy, także to jest normalne i to jest część dorosłości niestety, ale cieszę się, że stajesz na nogi i że dajesz sobie radę. Także piękny komentarz, dzięki za niego i czekaj na przesyłeczkę. Bardzo prosimy tylko, żebyś edytowała swój komentarz. Tak, dopisuj. Nick z Instagrama albo maila, żebyśmy mogli napisać do ciebie. Kolejny komentarz wkleiła Angelika bądź Angelika. Nigdy nie wiem, bo są różne odmiany tego imienia.
Wklejasz komentarz trzeci raz, może w końcu się uda, więc tak, w końcu się udało. Jest bardzo długi, gdzie opisałaś o swoim ślubie, o nas i tak dalej, ale przejdźmy do pytania. Przejdźcie sobie do jej komentarza, bo jest naprawdę ciekawy. Jak wy się teraz czujecie jako małżeństwo, ale czy czujecie się silniejszy, czy zbliżyliście się do siebie, czy wręcz przeciwnie? Chodzi o to, wiesz, po 2020. To na pewno się zbliżyliśmy trochę do siebie, ale zazwyczaj wszyscy się kłócą, ale... No nie, myślę, że się bardziej kłócimy. W tym roku, oczywiście. W tamtym, bo teraz już... Mówimy oczywiście od kiedy pandemia. W tamtym tak, ale teraz jest okej. Wiecie co, na pewno jest męczące to, że siedzimy razem w domu. Nie pokazujemy tego, ale też się kłócimy. Tak, i kłócimy też mamy się sprzeczki, też. Mamy tak. Różne zdania na różne tematy. Na wiele mamy takie same zdanie i po prostu nawet jak przychodzi jakaś współpraca albo jakieś biznesowe działania, to my mamy takie samo zdanie, ale w takich domowych rzeczach też mamy sprzeczki. To nie jest tak. Nie kłócimy się codziennie, tylko po prostu czasem jest tak, że nie zgadzam się z nią, bo nie mam racji. Albo ja nie mam racji, albo ona nie ma racji. I po prostu tak czasem jest. Takie, czy lubicie razem mniejsze kłótnie. Czy lubicie razem pracować? Jak to robicie? Czy się dogadujecie? Pracujecie wspólnie? Są jakieś kłótnie? Pytam, bo nie umiałabym pracować razem z moim partnerem. Podejrzewam, żebyśmy się kłócili cały czas. Tak, kłócimy się. Też się kłócimy. Kłócimy się. Bo ja na przykład wymyślam coś i jej się to nie podoba. Ja uważam, że to jest fenomenalna na przykład kampania, a Karolina uważa, że nie. Nie, ale bardziej się kłócimy pod kątem... wiecie, najgorszy jest podział pracy i domu. To jest najgorsze. Rozdzielenie tego i... No i wiecie, naszych pracowników traktujemy jako rodzinę. Znamy ich od lat, to nie są osoby, które zatrudniliśmy wczoraj, tylko to są osoby, z którymi znamy się od 7, a niektórymi nawet od 10 lat, więc weźcie pod uwagę, że ciężko jest zarządzać ludźmi, z którymi się przyjaźnicie. Ja niestety jestem uparta i ja uważam, że jak 10 lat już jestem na YouTubie, wiem jak co robić i nie dam nikomu nic sobie powiedzieć. Ale ja też chcę czasem jakiś nowy pomysł wymyśleć, a Karol mówi, że nie. No. Teraz już po prostu powiedziałam, że nie będę wymyślał, bo tak, po co mam się starać i wymyślać, jak ona tak tego nie wykorzysta, więc w końcu zrozumiałem, że nie, ale... Różne rzeczy są. Pomagasz mi przecież, bardzo. Różne rzeczy są. Albo czasem się wkurzam, że coś pomagam, a Karolina właśnie nie docenia tego, bo docenia. Mówi, że tutaj coś krzyczy, albo gdzieś się nerwuje, a później mówię, a zobacz, następnym razem zrób sobie sama. Tak, to jest. Tak się kłócimy. Także tak, kłócimy się, na pewno się kłócimy. Wspólny biznes to nie jest łatwa sprawa. Ogólnie powiem wam szczerze, nie polecam. Ja nie znam też osób, które mają wspólny biznes. Jest to trudne, bo tu pracę przynosicie do domu. To jest, nie polecam, ale z drugiej strony pracujecie na coś wspólnego, więc tu są i plusy, i minusy. Bo tutaj łapa mi odpada. Dobra, ostatni komentarz. Jeszcze jeden komentarz. Słuchajcie, nawiązując do tego, co powiedzieliśmy w zeszłym Q&A, to nie jest tak, że nie chcemy mieć dzieci. Po prostu ja teraz nie wyobrażam sobie być w ciąży i mieć dzieci. Jestem w innym miejscu teraz. Ja też uważam, że to jest tylko nasza sprawa. Jest prywatna sprawa. Wiecie, ja się tak trochę... My sobie żartujemy, nie? Żartujemy sobie. To nie jest tak, że koniec, że ja nie lubię dzieci. Ja kocham dzieci. Wiecie, ja bym chciała mieć piątkę, tylko proszę mi je urodzić. Nie ma czasu. I wychować. Trudno jest z dzieckiem. My też myśleliśmy tak, a wiecie, jedno, drugie, trzecie dziecko od razu, to nie jest tak łatwo. Małe dziecko to jest dużo pracy, obowiązku. I też my, przez to, że to dziecko szczerze, było malutkie, my dużo poświęciliśmy też, no to jest tak, było dużo wyrzeczeń, tak? No jasne, rodzice to jest, słuchajcie, wiadomo, że podróżowaliśmy, ale... Pracę rodziców dziecko na pewno nie doceni, ale chyba, że dopiero po latach. Jeżeli chodzi o biznes, to też poświęciliśmy się dla dziecka, nie dla biznesu. Oczywiście. Wiecie, zrezygnowaliśmy z różnych opcji, wyjazdów i tak dalej. Ale dobra, nie będziemy teraz o tym mówić. W każdym razie to nie jest tak, że jestem przeciw dzieciom. Kocham dzieci. Hej, mam trójkę dzieci i często czuję się winna, że z jednym spędzam więcej czasu niż z drugim lub z powodu samodzielnych wypadów. Najgorzej jest, jak gdzieś idę sama z mężem i zostawiamy dzieci u dziadków. Nauczyłam się przezwyciężać to poczucie winy, bo wiem, że dla swojego zdrowia psychicznego potrzebuję czasu sama ze sobą, chociażby na zakupach spożywczych. Obejrzałabym Karvloga o takiej tematyce. Bardzo lubię oglądać wasze vlogi, są dla mnie odskocznią i od razu się uśmiecham. I o to masz właśnie poczucie winy, że zostawiasz dziecko u babci, a sama w weekendy byłaś zostawiana. Nie o to mi chodzi. Ja nie rozumiem tego. Ciebie też rodzice zostawiali. Mnie też zostawiali rodzice i spędziłem prawie całe swoje dzieciństwo z babcią. Ja tego nie potrafię zrozumieć. To nie o to chodzi. Masz poczucie winy teraz, że o Jezus... Ale Darek, nie możesz się śmiać z mojego poczucia winy. Nie chodzi o to. Chodzi o to, że to jest jestem myślenie. Matką, to jest myślenie matki. Jestem tak związana z dzieckiem, że jesteśmy nierozłączne. Pierwsza rzecz, o którą się dzisiaj kłócimy. Jesteśmy nierozłączne i to jest, i matka ma wieczne poczucie winy, że jest nienakarmione, że może jest mu zimno. Ale czasem jest dziecko nienakarmione, czasem jest mu zimno. To jest dziecko. Nie, nie może tak być. Właśnie tak jest. Dziecko będzie też chore i pójdzie się wywróci, złamie zęba. Nie. Zgadzam się, matka powinna mieć czas wolny. Matka musi wyjść, matka musi iść z korzonkami, napić się wina, pójść na masaż.
cokolwiek, a nawet pójść do głupiego Lidla, Rossmana na te pół godziny się do wybrać. Do Rossmana zakaz jest. I o to mi do chodziło. Do Rossmana nie można. Że o to mi chodziło, że ta matka musi wyjść kiedyś, nie może wiecznie siedzieć w domu i musi zostawić dziecko. Też dziewczyny, pamiętajcie, ja wiem, że dużo osób z was pisze, że się poświęcacie też, ale dajcie to dziecko też rodzicom czy facetowi. Już nie bądźcie takie, że o Jezus, już muszę to dziecko z tobą być wiecznie, no. No, mam że takie widzę, przypadki. Że dziewczyny też się poświęcają za bardzo tak. dla dziecka i... A nie pamiętają o sobie. Ani nie myślą już o swoich hobby, ani o pracy, ani o jakichś nowych zainteresowaniach, czy o wyjściu. Bo taka jest prawda, że jak jesteś dzieckiem cały czas... I... Kończymy Q&A, bo się kłócimy, jak widzicie, ja idę nagrywać. Pa, pa. Ja mam robotę. Kochani, ja robię śniadanko. Gofry. Kto ogląda mnie długo, ten wie. Tutaj mam jogurt, ten Alpro, bardzo dobry. Z tyłu słyszycie, remont nadal trwa. Tutaj mam ciasto, dodaję jedną taką łyżkę na porcję. No, także robię każdemu z innymi dodatkami. Tutaj słuchajcie takie truskaweczki, które kupiłam w Lidlu. Są te eko z Hiszpanii. No, dziękuję. Drugi, tylko się... jeden? Zaraz przyniosę drugi. Mówię, nie siedź. Zobaczcie, czy wasi mężowie też tak siedzą? Mówię, nie siedź, tak. Żeby nie było zagrożona. Proszę, drugi raz. Again? Dzięki. Sama bardzo nie zjadłam. Kocham, wiesz, nie? Wiem. Przez żołądek do serca. No, dzisiaj w ogóle wymyślamy różne rozwiązania, bo ja już tutaj świruję. Słyszycie, ona trwa. Wpadłem na fajny pomysł. Ogrodzenie od wody, jednak coś wymyśliłem, ale dosłownie przez przypadek, bo przyglądałem jakąś stronę i... Nie wiem, czy te wirki kokosowe są dobre, sorry, ja mówię o czym teraz. Chyba są niedobre już, świetrzały. No do śmieci. No, muszę nasypać cię. O Boże, co tu przyszło, słuchajcie. Jedna piła, druga piła. Tutaj... Taka kątowa zwykła, akumulator. Wiertarko, wkrętarka, ochraniacz do twarzy. Tutaj pas, ale to chyba jest pas do torby. Tu mamy dmuchawę. Przetestujemy to, czy to dobrze działa, ale też mnóstwo filmów oglądałem ją i ta jest chyba najlepsza. I tu Master of Disaster. Ale będzie cięte, więc się jaram. Jaram się. Moi drodzy, jest dramat. U influencerów, youtuberów nie ma internetu. I nie ma psiego patrolu. To nie jest najgorsze, że ja nie będę miał Instagrama. I co, tata naprawi internet? Dlaczego naprawi, żeby był psi patrol? W mojej ścianie idzie internet i pewnie myślicie normalnie, jak w każdej ścianie wszyscy, ale kable tego internetu zaraz wam pokażę, gdzie idą. Do mojej stacji dowodzenia, która zniknie, bo chcę tu zrobić coś profesjonalnego, takie kasety, wiecie. Tu idzie kabelek, słuchajcie, do sąsiadków. Dariusz kupił dłuższy, idzie do sąsiadów. I do sąsiadów, bo internet, słuchajcie, mam od sąsiadów z racji tego, że tutaj byli panowie. Przecięli kabel. It's here, light. Light is here. Panowie kuli otwór. I przecięli ten kabel, tu był pan fachowiec mi naprawił, bo przejściówka żła, bo tu ten kabel był przecięty. Tu jest właśnie ten kabel, o, a tu jest cały łobuz, który to pewnie rozwalił. I tu jest ten przecięty kabel. I tu on szedł przez ścianę. A tu teraz jest nowy otwór w ścianie. Pociągnę to przez dziurę pod zlewem, bo mi się drzwi nie zamkną, bo mam antywłamaniowe. Mam takie metalowe, solidne, normalnie tutaj policja nawet nie przejdzie przez to. I przepuszczę je, słuchajcie. Przez otwór wentylacyjny i trzeba będzie pociągnąć nowy kabel po elewacji budynku, bo moje kable internetowe są zamurowane, bo ktoś był tak po prostu fachowiec, zamurował kable bez tunelu, bez niczego. Wiecie, to jest 20 lat temu robione. Mój kabel telewizyjny, bo mam internet po telewizji z racji tego, że jest mocniejszy sygnał, bo chyba po kablu telefonicznym już nikt nie robi. I teraz muszę to naprawić. Naprawiłem tak, jak widzieliście. Podłączyłem się do mieszkania sąsiadów, mają remont. To ty się ciesz z tych psiaków, bo dzisiaj ich nie było. Udaje, że nie wie, teraz się cieszy. Co się cieszysz, tak? Majster domu, muszę to naprawić, słuchajcie. Muszę to naprawić, więc pojechałem do sklepu budowlanego, kupiłem kabel.
i kupiłem dwie końcówki. Przejściówkę, którą mi pan majster zostawił. Słuchajcie, był tak miły pan z UPC. Nie mówię teraz tego, bo ktoś mi zapłacił. To nie jest sponsorowane, słuchajcie, w żadnym wypadku. Był tak przemiły pan, mi tak pomógł. Był tutaj godzina i sprawdzaliśmy, co tu się popsuło. Wiadomo, że jego praca, ale mógł powiedzieć, nie da się naprawić, trzeba wymienić kable i nara, i mógł sobie pójść do domu. Ale poszedł do sąsiadów, poszedł do skrzynki, sprawdził wszystkie zasięgi. Mówię, może kabel się popsuł, bo myślałem na początku, że może przerwałem kabel w domu, bo mam pociągnięty po prostu po ścianie. Kabel może gdzieś, wiesz, zagiął i coś się rozwaliło, ale po nic do kłębka, przez przypadek byliśmy w mieszkaniu sąsiadów. Mówię, może kuli, może coś przecięje. Nie mogłem znaleźć przeciętego kabla. I mówię, słuchajcie, w tamtym pokoju robili dziurę, może tam jest, no i był kabel. Potem jest mi potrzebny internet, żebym mógł przesyłać filmy, ale mogę przesyłać filmy z biura. Ale oczywiście księżniczka musi oglądać Psi Patrol, tak? To jest najważniejsze, słuchajcie. Children acting like a doll. Crazy night. Do 9 ja zrobiłem sobie obiad. Co zrobiłem? Szparagi usmażone na maśle. Takie trochę al dente, ryż, jajko w koszulce, tarte szparagi, trufla. No i teraz jajko położę na tym i udekoruję, pokażę wam, co tu wykombinowałem. Na to idzie, słuchajcie, wędzona sól, oczywiście odrobina, bo ja zawsze muszę tej torby pchać. O. Surowe szparagi, starta trufla, proszę, zapraszam tu. Kochani, ja właśnie nagrywałam test rzęs za 20 kilka złotych rzęs, cały zestaw. No, musicie zobaczyć ten film, jak będzie na moim kanale. Nagrywałam sobie też fryzurę, także wszystko będzie w najbliższym czasie. Teraz będę dzwoniła do Anety z Corrado Martino, którą serdecznie pozdrawiam, i do Konrada, bo ustalamy następne różne premiery torebkowe i nie tylko. Będzie dużo akcesoriów, będzie dużo torebek, więc już wchodzę właśnie i sprawdzam, jak tutaj z dostępnością. W związku teraz z tymi zachorowaniami i tak dalej, nie jedziemy do Siedlec osobiście. Oczywiście normalnie byśmy pojechali, ale wiecie co, no część pracowników, no wszyscy nasi pracownicy są na zdalnej, nie chcemy tego przerywać, siedźmy sobie póki co. I będziemy siedzieć, słuchajcie, online i wszystko dogadywać. Online jest trudnie, o tyle, że nie możemy zobaczyć rzeczy na żywo, ale na szczęście już większość mamy rzeczy omówionych, więc tutaj tak naprawdę dobieramy jakieś tam dodatki i rozmawiamy o technicznych sprawach. Lala, ja jestem tutaj, nie dzwoń do mnie. Halo, gdzie ty jesteś? W drugim pokoju. Będę rozmawiała przez telefon, bo muszę zadzwonić do jednej cioci i wujka. Muszę dogadać się o torebkach. Słuchajcie, jak orety. Możesz, bo teraz nagrywam vloga, mogłabyś pozdrowić moich widzów? Cześć! Słyszycie? Ale mi zaskoczyłaś. Nie jesteś w kamerze, tylko głos słychać. Słyszycie, Anetę, właśnie się połączyłyśmy. I będziemy, słuchajcie, ustalać wszystkie nowości, wszystkie premiery na kolejny miesiąc. Także ja się odłączam, bo nie chcę za dużo zdradzać. Moi drodzy, ostatnio nie było czasu, żeby wam to pokazać. Więc dziś troszkę wieje, ale widzicie, tutaj Psi Patrol króluje na balkonie. Mamy tutaj ten panel solarny, do którego wkładamy baterie. Oczywiście możemy ustawić czas na kraplania, nawadniania. Mam przygotowane rzeczy i tutaj naszą rurkę. I teraz wymyśliłem, że sobie najpierw odetniemy, jak ma nasza rurka iść. Nie wiem, jak to jest z ciśnieniem, czy musi być końcówka, że tak musi być właśnie. Czy można to zakończyć taką pętlą. I później będzie to szło tutaj i tutaj i tutaj połączymy. To będzie mój zbiornik z wodą. Ja to zaraz jeszcze umyję. Ogółem możecie go schować pod stół. Ja pomyślałem, że wrzucę pompę tu do dołu, ale wtedy będzie brudna woda i zapcha mi filtr od razu i nie zadziała. Ale wrzucę tutaj po prostu na razie tak, albo gdzieś go schowam tutaj z boku. Tu nasz panel będzie pobierał wodę. Będzie pracowała z powrotem ta woda i będzie rozdzielała to dalej. How many mountains to get some confidence? How many debates to earn some tailwind? Nie te pompki instaluję. Super! A jakie one działają? Zaraz ci pokażę, jak włączę do prądu, dobra? Mam tutaj podłogę z IKEA, ona się idealnie nadaje, bo można wcisnąć, widzicie, pomiędzy tą rurkę i tu wtedy wcisnę tak, o. I nie będzie widać jej w ogóle
Gdzie szła pod, tutaj w podłodze, pomiędzy podłogą. Zrobiłem. Myślę, że jest okej. Okay. Tu z tyłu są poprowadzone, tutaj, do tyłu, tutaj nie widać ich, widzicie? I tu, widzicie, że ich nie widać? I tu, o, słuchajcie, moje trawy na chwilę obecną są trochę za mokre, więc je teraz wam pokażę, jak to działa, ale ja sobie z tyłu, jak mam tutaj tą przejściówkę, na razie ją zatkam, bo pokażę wam, o, tu mam przejściówkę zrobioną, widzicie? Do traw. I te trawy na razie tu zablokuję, żeby do nich woda nie leciała, z racji tego, że są za mokre i muszę je trochę ogarnąć, żeby mi odrosły. Ja też mam zamiar, bo tutaj mam dziurki wywiercone na dole, z tyłu one są akurat, żeby nadmiar wody wylatywał, żeby zbiorniki nie były pełne. Tak samo chcę zrobić tutaj, nawiercić od dołu małe otwory, żeby nadmiar wody wylatywał. Na razie ustawimy tak, uwaga, pobiera wodę. Woda dotarła do zbiornika, bo słyszę. Zobaczcie, leci z wszystkich. Tu tak samo. I tutaj. Ale te na razie. A zobacz, jak kabel tu schowany, zobacz, czego nie widać tu. No, ale super, rzeczywiście nie? Super. No i tu mam ten zbiornik z wodą. Zobaczymy, na ile starczy. A oto pompka tutaj tak. No dobrze, ja sobie tutaj jakiś timer ustawię. Te zaraz odetnę od wody. Czy jeżeli jakaś babcia, bo mama wasza ma jakiś ogródek, jakiś balkonik taki fajny, to możecie jej coś takiego kupić, słuchajcie, na pewno się ucieszy. Możecie jej nawet podłączyć. Ale zazwyczaj nasi rodzice uwielbiają podlewanie ogródów, chociaż jak ktoś ma duży taki ten, to pewnie mu sprawia to problem. Teraz włączę sobie tą fontannę i dobra, jedetnę te trawy.